Dzień dobry kochani, w nowym tygodniowym vlogu zaczynamy od poniedziałku. Jest dosyć wczesna godzina, a jak widzicie ja już jestem przygotowana, bo za moment lecę na press day Sephory już w takim świątecznym, bożonarodzeniowym klimacie. Powiem wam, że nie mogę się doczekać, co marki przygotowały na koniec tego roku. Zobaczymy jak to będzie. Max za moment mnie zawozi, także zaczynamy nowy tydzień. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. No, dzień dobry, dobrze, że się odezwałeś. Jestem. I oczywiście, kochani, zabieram was za sobą. Życzę wam miłego oglądania. I po imprezie muszę wam powiedzieć, że bardzo dobrze się bawiłam, spędziłam kilka godzin na świątecznym Open Door Sephory i pojawiło się wiele ciekawych marek, w tym też kolekcje świąteczne, kalendarze adwentowe. No, zrobiło się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Spotkałam się też z dziewczynami i co ciekawe, słuchajcie, Anna Lewandowska dzisiaj promowała swoją linię kosmetyczną. Nawet przyznam się wam szczerze, że nie wiedziałam o tym, że jakaś taka nowa linia kosmetyczna powstała. Jakieś nowe preparaty od Anny Lewandowskiej. Trzeba będzie to dokładnie sprawdzić. A teraz jedziemy na lotnisko! Odebrać naszego znajomego, który przyleciał z mozzarellą di bufala dla nas. Będzie na obiadek, także lecimy. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Druga część dnia w kuchni, jak widzicie, przygotowuję sos grzybowy, który będzie do mięska na dzisiaj wieczór i na jutro. A dzisiaj jeszcze postanowiłam zrobić grillowaną cukinię.
Proszę bardzo, tam już mi się robi. Tutaj widzicie mój kolagen. W słoiku już część. Przepis na tę oto przystawkę, na taką właśnie grillowaną cukinię, znajdziecie na moim kanale Food Vlogu, który Wam się tutaj na górze wyświetli. Dzień dobry kochani, w kolejnym dniu naszego tygodniowego vloga. Ja właśnie przed chwilą skończyłam nagrywać film o jesiennych zapachach do domu. Skończyłam go też montować, a wy już mogliście go widzieć na moim kanale. Także teraz najwyższa pora, żeby wyjść z domu. Jadę właśnie na prezentację nowej linii marki kosmetycznej, którą bardzo dobrze znacie, a mianowicie marki Eisenberg. Jestem bardzo ciekawa, o co tak naprawdę chodzi ze stworzeniem tej nowej linii, także zabieram Was ze sobą i życzę miłego oglądania dalszej części tego tygodniowego vloga. Od wieku, od tego, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, jest starszy rytuał polegający na prawidłowości oczyszczania, tak, i nawilżenia tej skóry. W związku z tym to było takim naszym głównym celem i takim głównym pomysłem na to, do kogo troszeczkę chcemy wyjść, bo być może dla większości z nas ten taki podstawowy rytuał mówiący o tej pierwszej rytuale pielęgnacyjnym o poranku i wieczorem jest czymś już takim bardzo przyswojonym i wiemy, jak z tego skorzystać, wiemy, w jaki sposób oczyszczać i przygotowywać do kolejnych etapów pielęgnacji, ale być może niektóre z tych składników albo niektóre ze stosowania okażą się dla Was czymś innowacyjnym. Ja osobiście znalazłam dwa produkty, które uważam są takie naprawdę punkt. Więc dlaczego start? Start dlatego, żeby w ogóle rozpocząć, żeby przełamać się trochę i żeby wyjść do szerszego grona osób, które chciałyby zapoznać się z marką Eisenberg, które chciałyby gdzieś tam poczuć te konsystencje na sobie, przygotować odpowiednio tą skórę. Natomiast mówimy o działaniu tylko na warstwie rogowej na skórka, mówimy o przygotowaniu do tej pielęgnacji. W związku z tym w linii startnej znajdziemy opatentowany i włożony dla nas od początku, jak marka jest na rynku, czyli mowa o formule tych trzech moleków, która jest są to trzy molekuły, które są tak naprawdę cząsteczkami naturalnymi, tak, bo zarówno enzymy, cytokiny i biostymuliny pochodzą tak naprawdę z molekuł, które funkcjonują w naturze, gdzieś tam jeszcze około 300 tysięcy z nieodkrytych i w zależności od ich łączenia możemy gdzieś tam przyswoić sobie lub polepszyć wchłanianie składników aktywnych, tak. To też jest tak, że na rynku kosmetologicznym jest powtarzamy te same składniki. Jak usłyszycie, że tutaj jest, nie wiem, są nasiona moringi, to nie jest dla nas może wow, tylko mamy dwie marki, o których pomyślimy, że już ten składnik się pojawił. Tylko fajnie gdzieś tam wiedzieć, jakie łączenie i z jakim składnikiem może dać nam gdzieś tam troszeczkę lepszą efektywność działania tych produktów. W związku z tym ta linia nie zawiera trzech molekuł, jest typowo skierowana na działanie takie pierwsze kroki pielęgnacji. Jest ona taka eco-friendly, ma być to linia, którą możemy zabrać sobie ze sobą w wyjazd, dlatego że pojemności nie przekraczają 100 ml i myślę, że to też jest dobre pod kątem, zwłaszcza produktów takich jak woda micelarna czy pianka. Także przejdziemy do omówienia sobie troszeczkę tej linii pod kątem składów. Na temat jesiennych zapachów do domu wspomniałam Wam o moim sposobie na to, żeby świeca ładnie się tutaj wypalała po brzegach i tak sobie pomyślałam, że dzisiaj Wam pokażę, jak ja to robię. Będziecie potrzebować oczywiście świece, folię aluminiową i nożyczki.
I jak widzicie, wycinamy sobie kawałek folii aluminiowej. Dokładnie taki, jaki mamy wymiar naszej świecy, tak żeby nim świecę owinąć. Może być nawet nieco dłuższy, wtedy Wam ładniej ten kawałek się tutaj przyklei, można by było tak powiedzieć, do świecy. I zobaczcie, ja złożyłam go na pół, wtedy jest grubszy i będzie mocniej utrzymywał ciepło. Zawijacie świecę właśnie tym kawałkiem folii aluminiowej. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz, jeżeli macie jeden knot, to wystarczy, że zrobimy tutaj taki jeden dziubek, jeden otworek. Jeśli macie, tak jak ja, dwa knoty, to wtedy musicie zostawić troszeczkę więcej tego miejsca, żeby tutaj wychodziło nam powietrze, no i ten cały ogień, który będzie tylił się z naszych knotów. Po ugnieceniu folii wygląda to mniej więcej tak. Wiem, nie jest to najpiękniejszy widok, jeśli chodzi o świecę, ale to jest bardzo dobry sposób, bo jeśli już świeca będzie Wam się dobrze wypalała, to wystarczy raz nałożyć taki kapturek na świecę i po robocie. Zobaczcie, te dwa knoty tutaj widzicie w środku, więc średnica tego otworka jest idealna. Jeśli oczywiście macie jeden knot, to tak jak wspomniałam, ta średnica musi być mniejsza. Wtedy ciepło będzie się tutaj zbierało w środku. No i co robimy? Zdejmujemy kapturek, odpalamy świecę. Raz. Dwa. Nakładamy kapturek. O. No i niech świeca nam się tak mniej więcej z 15-20, w zależności od tego, jaki mamy wosk, czasami pół godziny pali z takim kapturkiem. Zdejmujemy i zobaczycie, nic z wosku nie zostanie na ściankach, a świeca będzie się ładnie już później równomiernie wypalała. Dzień dobry kochani, tym razem z mojego samochodu. Właśnie udało mi się przebić przez poranne warszawskie korki i dojechałam na Ursynów. Powiem Wam szczerze, że ja się tutaj nigdy nie zapuszczam, bo to jest kawał drogi od mojego domu i zawsze są potworne korki z rana, ale jak widzicie, jestem bez makijażu, bo mam specjalną okazję. Postanowiłam, że dzisiaj zrobię coś dla siebie, zrelaksuję się, odpocznę, zrobię coś dla mojej skóry i zaraz zobaczycie, gdzie spędzę ten dzisiejszy poranek. Takie przyjemne poranki też kiedyś muszą się skończyć. Wpadłam do domu jak burza, zjadłam szybki obiad, zrobiłam lekki makijaż i jestem gotowa do wyjścia. Jadę teraz zgarnąć moją mamę i ruszamy na wspólny shopping. A prezentuję się tak, żeby było wygodnie. Trampki, sweterek. Zrobiło się dosyć ciepło, także lecę. W
wracam do domu i co mnie czeka? Robota, kolejna robota, ale patrzcie, jaki piękny borowik, ogromny, cuda, normalnie Massimo przywiózł do domu cuda. Teraz trzeba je wyczyścić, przygotować i będziemy robić kolację. Także dzisiejszy wieczór spędzam na oczyszczaniu grzybów. Zobaczcie na tego. Ach, kocham sezon jesienny za właśnie te cuda natury i te przepiękne grzyby. Fungi piękne, porcini. Co? Zobacz na to. Fungi porcini. O, zobacz, dwa. Zobacz to. No nie, to ten no, był się większy. Bardzo. Zobacz, ten jest większy. No piękny. Dlatego my byli, ładnie. Dzień dobry, w ostatnim dniu tego tygodniowego vloga jest ze mną kokanie. Cześć, dzień dobry, witam. Gdzie teraz jedziemy? Do Pałacu Kultury. Palazzo di Cultura. Tak, jedziemy za moment. Co robimy na Palazzo di Cultura? A poczekaj, nie będziemy mówić, co będziemy robić. Jedziemy, powiem wam tylko tyle, że jedziemy na wystawę, a jaką, to się za chwilę dowiecie. Lying awake with a sob of an emptiness you left behind. Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. I can't stand to feel this way. My body's creeping out your name. Didn't wanna say goodbye to you, bye to you, but you're gone. Come bello, amore. Vieni un attimo. No. Piękny jest. To jest brazylijno. Brazylijno. Tak, Brazylijczyk. Ogromny, ale piękny. Znaleziona. Proszę bardzo. Takie maleństwo. Questa è la più pericolosa del mondo. No. La vedova nera. Taka, słuchajcie, malutka. Czarny vedova. Czarny. 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 Czarna wdowa. Czarna, czarna. Tak sobie myślę, że chyba powinnam była was uprzedzić, bo to coś dla osób o mocnych nerwach. A domyślam się, że nie wszystkie kobiety uwielbiają oglądać pająki czy skorpiony. My natomiast już dawno chcieliśmy przyjechać na tą wystawę i powiem wam, że jestem zadowolona, chociaż w weekendy można tutaj przyjść, wykupić sobie wycieczkę z przewodnikiem i nawet, słuchajcie, przewodnik wyciąga te wszystkie pająki i można je sobie tam pomacać, dotknąć, zobaczyć, jakie to jest uczucie mieć takiego pająka na przykład na dłoni. Chociaż ja nie wiem, czy ja bym się zdecydowała na coś takiego. No ale nic, wystawa zaliczona, a my teraz jedziemy do domku, zrobić jakiś dobry obiadek. Kochani, tak na zakończenie tego tygodniowego vloga pomyślałam sobie, że poruszę jeszcze jeden bardzo ważny temat. Bo my tutaj na moim kanale rozmawiamy sobie o kosmetykach, o pielęgnacji twarzy, włosów, paznokci, o ciuchach, o jakichś duperelach, o gotowaniu, takim codziennym życiu. A myślę, że warto przypomnieć jeszcze jedną ważną sprawę, a mianowicie, jak zapewne doskonale wiecie, październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. I no właśnie, zadajcie sobie teraz pytanie. Kiedy ostatni raz robiłyście USG?
mamografię czy też cytologię. I jeśli teraz dojdzie Wam w głowie taka myśl, że zdecydowanie za późno albo nie możecie sobie przypomnieć, kiedy to było, to łapcie teraz za telefon i umawiajcie się na badania, na wizytę, czy to państwowo, czy prywatnie, zróbcie to. Bo niestety badania pokazują, statystyki pokazują, że na całym świecie kobiety najczęściej umierają właśnie na raka piersi, czy też na raka narządów rodnych. A kto nie zadba tak dobrze o nasze zdrowie, jak nie my same? Prewencja jest czymś, co możemy dla siebie zrobić. Wcześniej wykryty rak daje nam dużo możliwości przeżycia, leczenia, wyjścia z choroby. Także moje drogie panie, taka konkluzja tego wszystkiego z tego tygodnia i też przypomnienie w tym miesiącu, który jest naprawdę dla nas bardzo, bardzo ważny. Taki kobiecy, nasz kobiecy miesiąc. Badajmy się. Lećcie na badania, zróbcie badania, róbcie je regularnie i sprawdzajcie, dbajcie o swoje zdrowie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa! Ktoś tu podsłuchiwał, powiem Wam, buziaki, i robił tak. Właśnie. Do zobaczenia, pa.